Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.2 Lots of Mobs, czyli takiego moda, który dodaje nam zwierzęta i nie tylko do naszej gry. Będzie to wersja alfa, zatem tego, co nam dodaje ten mod na tę wersję, będzie dosyć mało, no ale zawsze będzie można potem sobie doinstalowywać kolejne wersje, tak samo po prostu jak tą wersję. Zatem co trzeba zrobić? Trzeba pobrać z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl. A teraz sobie pobierzemy. I Lots of Mobs pobiera się z takiej strony i oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na tę stronę zjeżdżamy sobie troszkę na dół. Tutaj mamy filmik przedstawiający moda i zjeżdżamy jeszcze troszeczkę na dół. I tutaj na żółtym tle mamy Download Mod i na to jak klikniemy, to zostaniemy przeniesieni na taką stronę. I tutaj po prostu zaraz pierwsze na górze mamy version 1.7.2. Alfa. I tutaj, jeżeli wejdziemy w Home, otworzę tutaj może, to jest napisane, co dodaje ta wersja alfa. Także to nie będzie dużo, bo to jest jedno, drugie, trzecie. Trzy zwierzaki, trochę głosów i futra i mięso. Ale oczywiście to się będzie rozwijać, ponieważ ten mod dodaje moby, bloki, itemy, biomy i inne światy nawet. Także na pewno ta wersja się będzie rozwijać. Ok, w każdym razie stąd pobieramy tego moda. Jak mamy pobranego, możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz pliku, który pobraliśmy, potrzebne są minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie Forge'a na wersję 1.7.2, to jak to zrobić, jak zainstalować, pomoże Wam filmik Pomocne Tuty 189, a jeżeli macie wersję non-premium, to najpierw sobie zobaczcie filmik 176, tam się dowiecie skąd pobrać i jak zainstalować launcher non-premium, a potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.2. I w tym filmiku 189 ja instaluję Forge'a z końcówką 968, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną, czyli w tym momencie rekomendowaną wersją jest wersja z końcówką 1024. Zatem tę właśnie wersję sobie pobierzcie i zainstalujcie. I na tej wersji też ja zainstaluję tego moda Lots of Mobs. No i jeszcze przed zainstalowaniem zostaje nam ostatnia rzecz do zrobienia, czyli wchodzimy do folderu appdata przez roaming, wynajdujemy folder .minecraft, w którym mamy co najmniej zainstalowanego Forge'a na wersję Minecraft 1.7.2 i ten folder .minecraft kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja tego moda. Ok, teraz jak już mamy skopiowany, możemy zainstalować. Instalujemy. Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy Lots of Mobs do folderu mobs, mods. Boże. Tak po prostu tutaj wrzucamy i mamy zainstalowane. Możemy zamknąć i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Oczywiście, jako że jest to mod, który dodaje różne stwory i tak dalej, to otworzymy sobie nowy świat, stworzymy, znaczy. Jak widzicie, mam Forge z końcówką 1024. Forge z końcówką 1024, klikam play. Także, tak jak mówiłam, stworzymy nowy świat. No i jako że tych zwierząt na razie jest mało, to są zwierzęta leśne, więc będziemy musieli w lesie poszukać, gdzie indziej się nie znajdzie. Także przeleciałam nad jednym ze światów mnóstwo drogi, żeby znaleźć te zwierzęta, ale są. Tyle tylko, że po prostu są w lesie.
Wchodzimy do moc i szukamy, 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 szukamy. Jest Lots of Mobs. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. Tworzymy nowy świat. Lots of Mobs. Więcej opcji. Gotowe. Stwórz nowy świat. No i ciekawe właśnie, czy szybko znajdziemy, czy też trzeba będzie polatać, poszukać lasów. Kurczą w każdym razie. No to lasem to chyba nie jest. Zobaczmy, jak to wygląda. No taki kiepski las. W każdym razie w tą stronę bardziej. No dobrze, to w takim razie wchodzimy w E. Jak ekwipunek, mamy pokojowy, nic nas nie zaatakuje. I tutaj właśnie niewiele rzeczy nam dodaje. Na razie ten mod, futro, róg i mięso surowe i ugotowane, usmażone i surowe i usmażone. Także za dużo nie dostajemy tutaj w tym modzie w tej chwili, ale tak jak mówiłam, będzie się rozwijał. Ok, szukamy stworów. Wzlatujemy. Tu jest nasza skrzynka, ale nas nie interesuje teraz skrzynka. Interesują nas stworki. Stworek jakiś. No jest to niby taki pseudolas, więc mogłoby coś już być. A nie tylko kurczaki. Stworek jakiś. Co to? Kurczak, kurczak. Stworek, stworek. Gdzie jesteś, stworku? No dobra, to chyba, żeby nie przedłużać, to ja po prostu spauzuję, a jak znajdę, to wtedy się widzimy za moment. Co tu jest? Krowy tylko i kurczaki. Stworku, kurczaki. O, może w takim lesie będzie bardziej... Takim bardziej zielonym. O, 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 nie. Tak. Owca czy nie owca? Owca czy dzik? B, owca. No, niestety, niestety cały czas nie widać. Są krowy. O, są. Są, 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 są. Dzień dobry, stworzonko. Dzień dobry, drugie stworzonko i trzecie. No, jak widzicie, są stwory, więc mod działa, czyli ja kończę, żeby już nie przedłużać. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, wchodźcie na nowego bloga, który prowadzę i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem, pa, pa!